500 Plus to bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych programów partii rządzącej, która jest wizytówką TZW. Dobrej zmiany. Z przyznawanych pieniędzy skorzystały już tysiące rodzin, niedługo jednak los setek beneficjentów zostanie przesądzony. Wkrótce ma zostać podany oficjalny komunikat w tej sprawie. 500 Plus jest programem, który zapewnił partii PiS ogromne poparcie milionów Polaków. Dzięki otrzymywanemu świadczeniu tysiące rodziców są w stanie zapewnić swoim dzieciom godne życie. Już wkrótce jednak wszystko może się diametralnie zmienić. Właśnie ważą się losy setek tysięcy beneficjentów 500+, a już wkrótce wszystko stanie się jasne. Najgorszy ze scenariuszy przewiduje, że tysiące rodzin zostanie pozbawionych pieniędzy, nie pozostaje jednak nic innego, jak czekać na oficjalny komunikat, który podany zostanie już niedługo. Już niedługo stanie się jasne, co z 500+ minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała jakiś czas temu pracę nad zmianami kryterium dochodowego, które uprawnia Polaków do pobierania co miesiąc świadczenia z programu 500+. Dyskutowano nad wzrostem tego kryterium, ostateczna kwota wciąż jednak nie jest znana. Jasne stało się natomiast to, że już za dwa tygodnie wydany zostanie oficjalny komunikat w tej sprawie, a los setek tysięcy beneficjentów zostanie przesądzony. W ciągu dwóch tygodni zapadnie decyzja, o ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia 500+. Mówiłam o kwocie podwyższenia kryterium o co najmniej 100 zł, ale wymaga to jeszcze ostatecznych uzgodnień, mówiła Elżbieta Rafalska w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Obietnica jest oficjalna i można oczekiwać, że rzeczywiście zostanie spełniona, co jednak podniesienie kryterium dochodowego beneficjentów 500+ oznacza w praktyce dla milionów Polaków? Co przeniesie wzrost kryterium dochodowego w programie 500+. Cała zmiana wprowadzana przez minister Rafalską związana jest ze wzrostem płacy minimalnej, który wprowadzony w życie został z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z nim obecnie pensja minimalna wynosi 2250 zł brutto, co zgodnie z obowiązującymi kryteriami w ustawie dotyczącej 500+ sprawia, że samotnie wychowujący jedno dziecko rodzic zarabiający minimalną pensję zarabiałby o 34 zł za dużo, by otrzymać świadczenie. Wprowadzone zmiany mają takiej sytuacji zapobiec, dzięki czemu setki tysięcy beneficjentów programu nadal będą bez przeszkód co miesiąc otrzymywać 500 zł. Zgodnie z zapewnieniami polityków nie dojdzie do sytuacji, w której zwiększenie pensji minimalnej pozbawi kogokolwiek otrzymywania 500+.